Buty są radzieckie, może czeskie. Spodnie radzieckie. Broń radziecka. Pasek radziecki. Kurtka też można poznać po guzikach. Magazynek radziecki, plecak radziecki. Pakol to afgański beret i miła afgańska gęba. Mówi Radio Moskwa. Reżyseria. Afganistan. Grobowiec Związku Radzieckiego. Dwudziestego piątego grudnia 1979 roku Sowieci wkroczyli do Afganistanu. Przed północą usłyszeliśmy nagle piekielny hałas czołgów i samolotów. Wyszliśmy przed dom i zobaczyliśmy tysiące czołgów wjeżdżających drogą od północy. Trwało to wiele dni. Z informacji, które mi przekazano i które zdołałem sam zebrać, wynika, że do Afganistanu wkroczyło wtedy 100 tysięcy żołnierzy radzieckich. Interwencja radziecka nie była przypadkowa. Afganistan to państwo buforowe, leżące między Rosją, Iranem, Pakistanem oraz Chinami. Związek Radziecki i Afganistan zawsze byli przyjaciółmi. Rosja Lenina pierwsza uznała niepodległość Afganistanu w 1919 roku. Afganistan był pierwszym krajem, który uznał Związek Radziecki w 1922 roku. Stosunki między oboma krajami układały się doskonale. Związek Radziecki wspierał swego sąsiada w wielu dziedzinach, takich jak rolnictwo, budowa infrastruktury oraz szkolenie armii. Moskwa była głównym partnerem gospodarczym Kabulu, jednak Afganistan pozostał niezależnym i suwerennym państwem. Idealna współpraca między dwoma krajami miała dość paradoksalny koniec, gdy 27 kwietnia 1978 roku po krwawym zamachu stanu władzę w Afganistanie przejęli komuniści. Breżniew sprzeciwił się interwencji zbrojnej w Afganistanie. Popierał za to pomysł wysłania tzw. doradców wojskowych. Afganistan pogrążył się w krwawej wojnie domowej. Sytuację komplikował fakt, że rządy sprawowała partia komunistyczna. Między marcem a grudniem 1979 roku, gdy Związek Radziecki jeszcze nie najechał tego kraju, kilka kwestii uległo zmianie. W afgańskiej partii komunistycznej narastały napięcia. Niepokornych członków usuwano, a między dwoma przywódcami partii, Mohammadem Tarakim i Hafizullahem Aminem, narosł konflikt.
Breżniew mógł zmienić zdanie w kilku przypadkach. Na przykład wtedy, gdyby zakłóceniu uległ spokój, na którym mu zależało. Z amerykańskiego punktu widzenia Związek Radziecki wykorzystywał okres odprężenia, by wzmocnić swoją pozycję na świecie. W 1975 roku upadł Saigon w Wietnamie Południowym, a potem nastąpiło zjednoczenie Wietnamu jako kraju komunistycznego. Afganistan pasuje do tego wzorca. Breżniew nie palił się do poparcia Amina, za to serdecznie powitał Tarakiego podczas jego wizyty w Moskwie w 1979 roku. Powiedział mu wtedy, nie martw się, gdy wrócisz do Afganistanu, okażemy ci pełne wsparcie. Jednak kiedy Taraki wrócił do kraju, aresztowano go i zamordowano. Breżniew uznał to za przestępstwo polityczne, a przede wszystkim za osobistą zniewagę. Gdy Amin usunął Tarakiego, swego rywala i przyjaciela Breżniewa, podjął niezrozumiałe dla Afgańczyków rewolucyjne reformy, niezgodne z tradycją przodków. Amin, daleki od doktryny Breżniewa, prowokował władze sowieckie, ustanawiając w Afganistanie dyktaturę, która gnębiła lud. W tej sytuacji wielu żołnierzy zdezerterowało i dołączyło do ruchu oporu. Jesienią 1979 roku Sowieci bardzo obawiali się, że kryzys w tym kraju wykorzystają Amerykanie. Niewykluczone, że Amin świadomie prowokował Rosjan, by zdestabilizować sytuację. Wiedzieli, że ma kontakty z Amerykanami, choćby dlatego, że studiował w Stanach. Te aspekty jego biografii stały się nagle dla Rosjan podejrzane. Uznali, że Amin jest agentem CIA. W całkowitej tajemnicy pod koniec grudnia 1979 roku Armia Czerwona najechała Afganistan. Sowieci zgładzili Amina. Zastąpił go wierny Kremlowi Babrak Karmal. Rozpoczęła się krwawa wojna, która miała być ostatnim konfliktem zimnej wojny. Konflikt, który przypieczętował losy bloku komunistycznego i Związku Radzieckiego, powodując jego upadek i zmieniając oblicze świata. Ta interwencja poważnie narusza prawo międzynarodowe i Kartę Narodów Zjednoczonych. To celowe działanie potężnego, ateistycznego rządu w celu ujarzmienia niezależnego narodu islamskiego. Ludowa i demokratyczna rewolucja zwycięża w naszym kraju. Drużyny robotnicze z ufnością kroczą ku zwycięstwu. Breżniew po spotkaniu z najbliższymi doradcami zdecydował się na interwencję. Dokument, do którego mamy dostęp, jedyny dokument w formie pisemnej, nosi tytuł Raport dotyczący sytuacji w A. A podano w cudzysłowie. Panował klimat tajemnicy i niektórzy członkowie Politbiura poznali tę decyzję dopiero na początku 1980 roku. Naród radziecki dowiedział się z prasy, że na prośbę rządu afgańskiego wysłano tam ograniczony kontyngent, który ma pomóc przywrócić porządek. Kontyngent nie zostanie tam długo. To przyjazny kraj, a my jedynie go wspieramy. On n'est pas là, c'est un pays ami, on est là pour les aider, regardez ce qu'on fait depuis des années, etc., etc. Gdy po raz pierwszy wysłali mnie do Afganistanu, interesowało mnie tylko to, jak długo tam zostanę. Co by nie mówić, w Związku Radzieckim żyło się spokojnie. A ja nagle znalazłem się w samym środku wojny. Cel był jasny. Jednak powinniśmy wiedzieć, ile czasu zajmie jego osiągnięcie i jakie są możliwości wycofania się. W ciągu jakiego czasu cel będzie osiągnięty, żeby od tego uciec.
Niektórzy Rosjanie niemal natychmiast chcieli opuścić Afganistan. Nieoczekiwanie spędzili tam blisko 10 lat. Sposobu na powrót do ojczyzny szukali już na początku lat 80. Decydenci popełnili wielki błąd, nie określając czasu trwania okupacji. Czy nasze wojska pozostaną tam miesiąc, rok, dwa czy trzy lata? Późniejsze wydarzenia dowiodły, jak wielkie miało to znaczenie. Ta interwencja, przemieszczenie wojsk, bardzo ucieszyło Amerykanów, ponieważ chcieli, by Związek Radziecki angażował się militarnie w jakimś rejonie świata, a my wkroczyliśmy do Afganistanu. To oczywiste, że Ameryka i inne kraje zachodnie zrobiłyby wszystko, by Związek Radziecki poszedł na wojnę, co osłabiłoby kraj gospodarczo, militarnie i politycznie. I właśnie taki efekt miała interwencja w Afganistanie. Zawodowi wojskowi nie byli zbytnio zadowoleni z tej decyzji, a nawet ostrzegli władze cywilne, że to duży błąd. Armia radziecka była przeznaczona do wojny w Europie. To był jej główny cel. Najważniejsze zadanie wojska polegało na ochronie Związku Radzieckiego przed nową wojną światową, przed atakiem NATO. Oraz gotowość na wypadek ataku nuklearnego. Żołnierze radzieccy nie chcieli brać udziału w afgańskiej wojnie partyzanckiej. Wiedzieli, że nie szkolono ich do takich zadań. Rozumieli, że jeśli przegrają tę wojnę, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Mieliśmy dobre stosunki z Afgańczykami, a okoliczna ludność serdecznie witała naszych żołnierzy. Jednak nieomal natychmiast powstał tak zwany ruch oporu. Podkreślam określenie tak zwany, ponieważ od razu otrzymali od Pakistanu wielkie wsparcie finansowe. Jednak w rzeczywistości to Amerykanie finansowali mujahedinów. Afgańczycy byli przyzwyczajeni do wojaczki. Przez całe życie z kimś walczyli. Afgański ruch oporu był w zdecydowanym stopniu spontaniczny i powszechny. Zaś wojsko musiało być posłuszne rządowi centralnemu, który znienawidzono, głównie dlatego, że był antymuzułmański. Było nas 20, może 30, w większości bardzo młodych, mujahedinów. Miałem w tej grupie kilku bardzo dobrych przyjaciół, niech spoczywają w pokoju, zostali męczennikami. Dobrze przygotowaliśmy się do tego ataku. Zapytałem, czy mają naboje zapalające. Potwierdzili. Rozkazałem, by dowiedzieli się, który pojazd w konwoju przewozi zapasy paliwa. Czy jedzie na początku, czy w środku kolumny. Zaczekaliśmy, aż konwój znajdzie się na zboczu góry, po czym ostrzelaliśmy pojazdy z paliwem. Konwój nie mógł dalej jechać, samochody pancerne zapaliły się i wszyscy Sowieci zginęli. Dzięki temu atakowi zdobyliśmy kilkadziesiąt sztuk broni. Jedna z naszych grup wpadła w zasadzkę. Dowodził nią mój przyjaciel, którego wszyscy tu znali. Walka była bardzo brutalna. Jednemu ucięto głowę.
drugiemu wyłupione oczy. Gdy twój przyjaciel nie żyje, pierwsze co czujesz, to pragnienie zemsty. Pomyślałem o magazynku w mojej broni. Pragnąłem wystrzelać go do wrogów. Chęć zemsty przeważa nad innymi uczuciami. Radziecką reakcję można określić mianem ludobójstwa na drodze deportacji. Polegała na wypieraniu bojowników poza owalny region, który opasywała trasa łącząca główne afgańskie miasta biegnąca wzdłuż granic z Pakistanem oraz Iranem. Należało wypchnąć tych ludzi na zewnątrz. Podobną strategię Sowieci stosowali w Azji Środkowej na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Otaczaj, izoluj, niszcz. I tak 3 miliony Afgańczyków wpadło w ręce Pakistańczyków, 2 miliony w ręce Irańczyków. Dzięki temu oba te kraje mogły według własnych preferencji decydować, kto jest prawdziwym bojownikiem afgańskiego ruchu oporu. Społeczeństwo ZSRR nie miało pojęcia, co się dzieje w Afganistanie. Należy pamiętać, że partia komunistyczna kontrolowała wszystkie media. Z prasy, radia i telewizji nie można było się dowiedzieć, co naprawdę dzieje się za granicą. Informacje były starannie dobierane. Władza radziecka przed interwencją nie cieszyła się zbytnią popularnością. Naród wykazywał całkowity brak zainteresowania aktywnością polityczną i przestał wierzyć w komunizm. Brakowało podstawowych produktów. Co to za rząd, który nie potrafi wyżywić własnego narodu? Wojna w Afganistanie rozwiała nawet najmniejsze nadzieje zbliżenia z Zachodem. W konsekwencji nałożono na Związek Radziecki liczne sankcje, embargo na zboża i na technologie oraz bojkot moskiewskich Igrzysk Olimpijskich w 1980 roku. ZSRR poniósł wizerunkową katastrofę. Umiera Breżniew. Uroczystości pogrzebowe trwały kilka dni. W telewizji pokazywano trumnę na Placu Czerwonym. Pamiętam ten nużący spektakl. Trumnę nieśli wiekowi liderzy politbiura, którzy mieli ponad 70 lat. Ten żałosny orszak pogrzebowy symbolizował agonię reżimu. Związek Radziecki konał, zaś Stara Gwardia wybrała na następcę Breżniewa wiekowego i schorowanego Jurija Andropowa. Andropow był członkiem KGB. Kierował tą organizacją w latach 1967-82. Były to jednocześnie tajne służby i policja polityczna. Ucieleśniał złoty wiek KGB. Gdy rozpoczęto duże operacje za granicą w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Był to okres wielkich represji, gdy aresztowano dysydentów i umieszczano ich w szpitalach psychiatrycznych. Andropow miał problem z nawiązaniem dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Gdy doszedł do władzy, sytuacja międzynarodowa była fatalna, a stosunki radziecko-amerykańskie uległy znacznemu pogorszeniu. Zimna wojna straciła na intensywności i weszła w fazę, którą można by określić mianem chłodnej wojny. Jednak doszło do wyraźnego pogorszenia stosunków wschód-zachód, które nie nastąpiło wraz z objęciem władzy przez Andropowa, lecz ciągnęło się od połowy lat 70.
puisque la dégradation des relations commence en fait dans la seconde moitié des années 70. Jestem pilotem radzieckiego lotnictwa. Nazywam się Władimir Kolesnikow. Zanim przyjechałem do Afganistanu, niewiele wiedziałem o tym kraju. Praktycznie nic. Tylko po rozkazom i z telewizji. No i естественно, у меня были свои. Miałem oczywiście wątpliwości i wiedziałem, że jeśli tu przybędę, wszystko może mi się zdarzyć. Wątpliwości zaczęły stopniowo narastać. Związek Radziecki ponosił ogromne straty, a młodzi żołnierze, którzy wrócili do kraju, opowiadali o okrucieństwach, których doznali lub które wyrządzili, ponieważ obie strony były niezwykle agresywne. Wywoływało to coraz ostrzejszą krytykę. Podczas dzisiejszej misji wyszukiwałem karawany i cele do ataku. Myślę, że to, jak się czujemy i czego tu doświadczamy, mogliby zrozumieć jedynie ludzie, którzy walczyli w Wietnamie. Byli narażeni na takie same niebezpieczeństwa jak my. We wszystkich krajach i społeczeństwach ludzie zwracają uwagę na swoje codzienne problemy. A w Związku Radzieckim nasi obywatele nie wiedzą, co się dzieje w Afganistanie. Gdy wrócimy, ludzie na pewno będą nas o wszystko wypytywać. Jednak już wiem, że niczego nie zrozumieją, ponieważ to naprawdę brudna wojna. Pojawił się wtedy okropny termin cynkowe trumny. Poległych przewożono do domu w zapieczętowanych trumnach. Rodziny nie mogły odpowiednio przeżyć żałoby, przez co jeszcze bardziej cierpiały, wyobrażając sobie najgorsze. Obraz tej wojny uległ degradacji. Nie była zgodna z prawem i wzbudzała wśród ludności radzieckiej wiele złości. Ludzie zdali sobie sprawę, że ich okłamano, a rosyjska armia wcale nie była w Afganistanie mile widziana. Nie mogli zrozumieć, o co właściwie toczy się ta wojna i nabierali przekonania, że jest niesprawiedliwa. Czasami musieliśmy transportować te trumny do kraju. Nie pomylę się, twierdząc, że było to dla mnie i dla moich towarzyszy najtrudniejszą misją. Żadna matka nie przyjęła naszego wyjaśnienia, że jej syn wypełnił swój internacjonalny obowiązek i był dobrym żołnierzem. Dla serca matki takie słowa nie miały znaczenia. I nic nie mogło zastąpić zabitego syna. Takie pocieszanie było dla nas najtrudniejsze. Z powodu tych słynnych cynkowych trumien zwykli obywatele oraz matki żołnierzy postanowili zaprotestować przeciwko wojnie. Podczas gdy społeczeństwo rosyjskie odrzuciło wojnę, radziecka interwencja w Afganistanie była darem niebios dla Stanów Zjednoczonych, które dzięki niej mogły uzasadnić swą politykę zagraniczną.
1983 roku do władzy doszedł Ronald Reagan i wygłosił słynne przemówienie o Imperium Zła. Reagan zbudował swoją kampanię wyborczą na antyradzieckiej retoryce skierowanej przeciwko Carterowi, którego oskarżono o słabość i zbytnią ugodowość podczas negocjacji, przez co odniósł porażkę. Trop donné au moment des négociations pendant la détente et finalement de ne pas avoir tiré au mieux son épingle du jeu. Donc c'est ce message. Reagan w latach 1981-83 stosował bardzo mocny przekaz, szermując pojęciem imperium zła, dowodził, że jest odpowiednim prezydentem. Les choix qui ont été les siens, les déclarations qui ont été les siennes dans la période électorale. Swoje słynne przemówienie wygłosił przed Narodowym Stowarzyszeniem Ewangelików. Dobrze wiedział, że w Stanach Zjednoczonych panuje pacyfizm o charakterze religijnym, który może okazać się przeszkodą w jego niezwykle wojowniczej polityce wobec ZSRR. Nie możemy ignorować agresji tego imperium zła, które wyścig zbrojeń nazywa wielkim nieporozumieniem, i stawiać się tym samym poza walką między prawdą i fałszem, dobrem i złem. Radziecka propaganda przedstawiała Reagana jako kowboja, który zawsze jest gotów wyciągnąć rewolwer. Czy jesteśmy okupantami, jak mówią w Stanach Zjednoczonych? Zajmujemy afgańskie domy albo pałace? Nie. Mieszkamy w namiotach lub domach, które zbudowaliśmy z własnych materiałów. Żywimy się produktami przywiezionymi ze Związku Radzieckiego. Jedyne, co w tym kraju bierzemy, nie płacąc za to, to powietrze, którym oddychamy. Безвозмездно берем здесь, в этой стране, так это воздух, воздух, которым мы дышим. Nie ma dużej różnicy między rosyjską wojną w Afganistanie a wojną w Wietnamie. Amerykanie liczyli, że to Wietnamczycy z południa będą walczyć z komunistami z północy, a oni zapewnią im jedynie wsparcie, koncentrując się na szkoleniu i misjach wywiadowczych. And in a very similar way, this is what the Soviets were hoping that their military could do in Afghanistan. Sowieci mieli nadzieję na podobny obrót zdarzeń. Jednak po zakończeniu operacji militarnych trudno było utrzymać bezpieczeństwo. Gdy w Wietnamie Amerykanie wracali do baz, opuszczone tereny ponownie zajmowali komuniści. Amerykanie i Rosjanie mieli tę samą taktykę. Nie szczędzili środków, by zjednać ludność do swojej sprawy. Sowieci pomagali Afgańczykom w rozwoju gospodarki, zapewniając pomoc i żywność. Liczyli, że wdzięczna ludność będzie uleglejsza wobec afgańskiego rządu komunistycznego. Jednak podobnie jak w Wietnamie, pomimo olbrzymich nakładów, nie okazało się to skuteczne. Andropow, który był wtedy bardzo chory, uznał, że potwierdzają się jego najgorsze obawy. Ostatnie wydarzenia dowodziły jego zdaniem, że Stany Zjednoczone dążą do wojny. Jedziemy przez miasto Szarika. Tu jest bardzo niebezpiecznie. Stąd zaczyna się najgroźniejsza strefa w całym regionie. My kontrolujemy tę drogę od 8 rano do 6 wieczorem. Później panują tu mudżahedyni, którzy nas obserwują, a czasami do nas strzelają. Wychodzą praktycznie na drogę. So just
tam strzelają. Kryjcie się. Gratuluję, towarzysze Amerykanie. Jesteście w czepku urodzeni. Ostrzał był naprawdę silny. Gdyby mudżahedini lepiej posługiwali się waszą bronią, nikt nie zobaczyłby waszego filmu. Gdy po 1985 roku Stany Zjednoczone zdecydowanie wsparły afgański ruch oporu, międzynarodowa społeczność muzułmańska uznała, że nie chodzi tu o wojnę między Ameryką a Związkiem Radzieckim, lecz afgański opór jest autentyczny i do głębi muzułmański. Amerykanie kierowani przez administrację Reagana wraz ze swoimi pakistańskimi sojusznikami uznali, że mają niezbędną osłonę polityczną, by dostarczyć afgańskim grupom oporu broń przeciwlotniczą. Jednak amerykańską pomoc otrzymali nie ci, którzy powinni. Gdy jedne grupy oporu ogłosiły świętą wojnę, by odzyskać wolność i wypędzić armię radziecką z kraju, grupy ekstremistyczne zręcznie wykorzystały tę sytuację. Fundamentaliści wyprowadzili Amerykanów w pole, sprzymierzając się z pakistańskimi tajnymi służbami. W ten sposób większa część broni i amunicji wpadła w ręce ugrupowań radykalnych. Jedną z nich kierował niejaki Bin Laden. Jednak Dolina Panjshiru w północno-wschodniej części kraju stawiała Rosjanom opór. Tam nie dotarła żadna pomoc amerykańska. Bojownicy uzupełniali uzbrojenie, stosując swego rodzaju militarny recykling. Dolina Panjshiru nie otrzymuje żadnych dostaw broni. Radzimy sobie sami. Mamy jedynie radzieckie uzbrojenie, które sami zdobywamy na wrogu. Na czele tych ugrupowań ruchu oporu stał 28-letni Tadżyk Ahmad Shah Massoud. Amerykanie nie docenili jego potencjału, jednak Massoud dokonał niemożliwego. Skutecznie stawił czoło Armii Czerwonej, uchodzącej za najpotężniejszą siłę militarną na świecie. Nie mamy bezpośrednich ani pośrednich kontaktów z Amerykanami. Podczas ostatniego ataku żaden kraj nie przyszedł mi z pomocą. Artykuły, które ukazały się w Stanach Zjednoczonych, były oszczercze, pełne kłamstw i nieprawdziwe. Jego osobisty urok, naturalna charyzma i sukcesy militarne przeciwko Rosjanom miały uczynić go symbolem afgańskiego oporu. Podwładni darzyli go szacunkiem i miłością, jednak poważano go głównie za to, że wprowadzał system państwowy przestrzegający zasad islamu. Ahmad Shah Massoud był młodym, wysokim i przystojnym człowiekiem. Miał niezwykłą charyzmę. Mówił w sposób zrozumiały dla wszystkich. Wywierał na ludzi potężny wpływ. Pozostaje postacią wyjątkową w historii Afganistanu. Pomimo, że był tak popularny, to nie wyróżniał się z tłumu. Stosował naturalny kamuflaż. Należał do ludu. Jeśli chodzi o jego działania militarne, to bez wątpienia był urodzonym strategiem. Miał wyjątkowy talent. Jednak najbardziej cenił wartości typowo ludzkie. Trzeba podkreślić, że był wielkim humanistą.
Nie znałem człowieka, który miałby bardziej pokojowe nastawienie. Jednak wyrokiem losu musiał prowadzić wojnę. Pomimo, że Afganistan pozostawał w konflikcie zbrojnym z Rosjanami, Masud myślał długoterminowo. Znajdował na przykład odpowiednie lokalizacje dla szkół i omawiał konstrukcję budynków. Miałem o Masudzie jak najlepsze zdanie. Był bardzo inteligentny, wykształcony. Nigdy nie podejmował nieprzemyślanych decyzji. Zawsze dotrzymywał danego słowa, bez względu na trudności. Zrobił dla swojego narodu bardzo dużo. Podczas gdy Masud walczył z Armią Czerwoną, w Moskwie życie płynęło spokojnie i powoli, aż do dnia, gdy zmarł Czernienko, następca Andropowa. Był marzec 1985 roku. Na czele państwa stanął nowy, stosunkowo młody przywódca, który miał określić przyszłość zarówno Afganistanu, jak i Związku Radzieckiego. Nastąpiła epoka Michaiła Gorbaczowa, dawnego zastępcy Andropowa. Teraz on został sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, ostatnim. Ten człowiek całkowicie różnił się od swoich poprzedników. Miał zaledwie 50 lat. Urodził się w 1931 roku w Stawropolu na Kaukazie, a więc na prowincji. Pochodził z chłopskiej rodziny i został później specjalistą od spraw rolnictwa. Już w 1980 roku został powołany do Moskwy, by wstąpić do biura politycznego. Bardzo szybko awansował, dzięki swojej charyzmie, a także dlatego, że był człowiekiem niezwykle spokojnym. Mówił bez notatek i potrafił improwizować, co dla obywateli ZSRR było zjawiskiem dotąd nieznanym. Często również spotykał się z ludźmi, podczas gdy jego poprzednicy rzadko mieli bezpośredni kontakt z narodem. Gorbaczow odwiedzał fabryki i rozmawiał z ludźmi. Bardzo interesowało go, jak się żyje mieszkańcom radzieckich miast. Związek Radziecki najwyraźniej wkraczał w nową erę. Nie wiem, o co chodzi w tej wojnie. Dlaczego ginie na niej tylu chłopaków? W imię czego to wszystko? Po co walczymy? To ich kraj. Myślę, że powinni sami zadecydować o swojej przyszłości. Niech wybiorą taką partię, która im odpowiada. Nasza obecność tutaj nie ma sensu. Popełniliśmy błąd. Świeci luna глазом волчьим на мусульманский восток. Пьем пакистанскую молча, молча подводим итог. Ветровой в степи унылой и протухшая вода. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Rok 1985 był najokrutniejszy w całej wojnie, ponieważ gdy Gorbaczow doszedł do władzy, generałowie chcieli go przekonać, że mogą ją wygrać. Oznaczało to intensywną ofensywę, zanim bojownicy dostaną amerykańską broń. Był to rok masakry. Wymordowano dziesiątki tysięcy chłopów. Gdy tylko afgańscy bojownicy dostali broń przeciwlotniczą, znacznie wzrosła liczba zestrzelonych samolotów i śmigłowców wroga. Żaden radziecki pilot nie chciał powiększyć tej statystyki.
Co za tym idzie, do 1985 roku bojownicy ruchu oporu przemieszczali się nocą, ale od 1986 mogli już wyruszać w dzień. Za to radzieckie transporty lotnicze, w obawie przed zestrzeleniem, odbywały się jedynie nocą. Gdy lądowe siły straciły osłonę powietrzną, dni radzieckiej okupacji były już policzone. Gdy Gorbaczow doszedł do władzy, rozpoczął pierestrojkę. Zrozumiał, a raczej chyba ktoś mu to podszepnął, że 6 lat w Afganistanie to dla naszych żołnierzy zdecydowanie za długo. 6 lat przebywania wojsk w Afganistanie to mnogo очень. To ogromna suma pieniędzy. Wydano mnóstwo pieniędzy. Zmarnowano zasoby materialne, finansowe, moralne i ludzkie, co nie było dobre ani dla nas, ani dla kraju. Często słyszeliśmy także w Związku Radzieckim, że przez te 6 lat nie odnieśliśmy w Afganistanie ani jednego zwycięstwa. За 6 лет не могли одержать победы там, в Афганистане. Afganistan był solą w oku Gorbaczowa, ponieważ nazywano tę wojnę rosyjskim Wietnamem. Związek Radziecki poniósł w niej znaczne straty. Cierpiała afgańska ludność cywilna. Stanowiło to poważny problem dla polityki zagranicznej, z którym Gorbaczow nie mógł się uporać. Zachód uznał, że Związek Radziecki ma prawo kontynuować swoją politykę, o ile będzie dążył do uregulowania tej kwestii i zakończenia wojny. Gorbaczow musiał udowodnić, że ZSRR wkracza w nową erę. Zakończenie afgańskiego konfliktu było sprawą kluczową. La nécessité cruciale pour lui de régler ce dossier. Amerykanie pozostali niezwykle powściągliwi, nie wiedząc, jak mają zareagować, jednak stopniowo budowano zaufanie. Gorbaczow szedł na wiele ustępstw, ponieważ najwięcej na tym korzystał. Po konsultacjach z rządem Demokratycznej Republiki Afganistanu, radzieccy przywódcy podjęli decyzję, którą dziś oficjalnie ogłaszam. Do końca 1986 roku z Afganistanu powrócą do ojczyzny pierwsze jednostki. Pułk czołgów, 2 pułki transporterów oraz 3 powietrzno-desantowe. Wróciłem do Afganistanu jako dowódca 40. Armii i jednocześnie wszystkich radzieckich sił obecnych w Afganistanie. Miałem jasne zadanie. Przygotować powrót wojsk i ewakuować armię bez strat. Jak to możliwe, że mała dolina licząca 5000 mieszkańców stawiła czoło najpotężniejszej armii świata? Naszym atutem była sama struktura doliny, jej góry i rzeki. Dla wroga stanowiło to poważny problem. Masud walczył z Rosjanami przez 10 lat. Nigdy nie oddał im swojej twierdzy, doliny Panjshiru. Tylko on mógł umożliwić Rosjanom odwrót, ponieważ jego mudżahedini kontrolowali część drogi łączącej Kabul z ZSRR. Z generałem Gromowem łączyły go pełne szacunku, a nawet serdeczne stosunki. Nie spotykałem się z Masudem w dolinie, lecz zawsze na terytorium neutralnym. Na przykład przy głównej drodze z Kabulu do przełęczy Salang, gdzie zaczyna się dolina Panjshiru. Ja przybywałem śmigłowcem, a on konno lub jeepem, oczywiście z obstawą. On przyjeżdżał na łoszydziach, wierchowym, albo na maszynie, jeepie, w сопровождении z nim z ochrony. Dzień dobry. Oświadczenie rządu radzieckiego. W całkowitym poszanowaniu konwencji genewskiej ZSRR zakończył wycofywanie wojsk z Afganistanu. Nie ma już tam ani jednego radzieckiego żołnierza. Dzisiaj opять jak i wczoraj.
С утра работа наша боевая, и по команде мы уйдем, ведь нам пора лететь туда, где мы нужны, где нету рая. Благословит нас Всевышний на удачу, нам кровь из носа надо выполнить задачу. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. Расчет простой, и цели нам ясны. Ну что ж, тогда еще по сигарете, друг другу мы останемся верны. Иначе нам не жить на белом свете. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. Mogę potwierdzić, że nie ma tu już ani jednego radzieckiego żołnierza. Tak kończy się nasz 9-letni pobyt. Oto pański syn. 1000 ludzi czeka w Termezie na naszych żołnierzy. Gdy stałem na tym moście, nie spodziewałem się, że przywita mnie mój najstarszy syn. Wzruszyłem się. Ogarnęło mnie uczucie ulgi i rozpaczy. W tamtej chwili zrozumiałem, że przez wiele lat spoczywała na mnie olbrzymia odpowiedzialność. Odczuwałem potężny stres, bo sytuacja była bardzo trudna i skomplikowana. Gdy wszedłem na most, to napięcie wywołało we mnie uczucie całkowitej pustki. Miałem wrażenie, że moje życie dobiegło końca. W latach 80. całe moje życie było związane z Afganistanem, podobnie jak setek tysięcy Rosjan, moich przyjaciół i mojej rodziny. Nagle po tej wojnie zaczęły się lata 90. Okres, który był tak trudny, że zniszczył nasz kraj. Убери руки, шакал! Тихо, тихо! Убери руки, я тебе сказал! Убери сигарету! W Związku Radzieckim zmieniły się slogany. Nastała wolność słowa i coraz ostrzej krytykowano Gorbaczowa oraz całą władzę. Ludzie oczekiwali jego dymisji i domagali się prawdziwej zmiany. Rosjanie zawiedli się na pierestrojce. Kryzys gospodarczy się nasilił. Sklepy wciąż były puste, a ludność nie wierzyła już ani w Gorbaczowa, ani w świetlaną przyszłość komunizmu. Jednak pierestrojka i głasność otworzyły puszkę Pandory i rozpoczął się nieodwracalny proces demokratyzacji we wszystkich krajach bloku wschodniego. 9 miesięcy po wycofaniu wojsk radzieckich z Afganistanu, 9 listopada 1989 roku, upadł mur berliński i zatriumfowała wolność. Pomniki obalano nawet w Moskwie, poczynając od Dzierżyńskiego, założyciela Czeki, poprzedniczki KGB. Niezadowolenie z działań rządu rosło, a poszczególne republiki ogłaszały niepodległość. Dni komunizmu i Związku Radzieckiego były policzone.
Wojna w Afganistanie była bez wątpienia katalizatorem, który doprowadził do upadku ZSRR. Afganistan obnażył problemy natury militarnej, z którymi armia radziecka nie zdołała sobie poradzić na polu boju. L'armée soviétique n'est pas parvenue à régler sur le terrain la question. Elle met à nu. Pociągnął za sobą koszty, na które ani radziecka gospodarka, ani społeczeństwo nie mogły sobie pozwolić. Et donc là, ça renvoie aux problèmes structurels du régime. Doprowadziło to następnie do pęknięć w strukturze reżimu i obaliło mit proletariackiego internacjonalizmu, tej komunistycznej potęgi gospodarczej. Sowieci rzekomo przychodzili z pomocą krajom rozwijającym się, a w tym przypadku rozpętali brutalną wojnę wobec małego kraju, który odważył się im przeciwstawić. Ta klęska zakwestionowała tożsamość ZSRR, jego potencjał rozwojowy i zdolność przeciwstawienia się Stanom Zjednoczonym. Konflikt afgański wywołał w Związku Radzieckim wiele negatywnych zjawisk. Konflikt, który nazywano radziecką inwazją na Afganistan lub wojną w Afganistanie, a który Moskwa uparcie określała jako wysłanie ograniczonego kontyngentu na pomoc bratniemu krajowi, zakończył się w lutym 1989 roku ku wielkiej uldze wieloetnicznych oraz wielokulturowych społeczeństw Afganistanu i Związku Radzieckiego. Radziecka inwazja, czyli wysłanie ograniczonego kontyngentu, była ostatnim konfliktem zimnej wojny. Wojna ta zebrała wielkie żniwo, od 1 200 000 do 2 000 000 zabitych po stronie afgańskiej, około 20 000 po stronie radzieckiej oraz milionów rannych, którzy padli ofiarą min przeciwpiechotnych. 10 000 000 Afgańczyków opuściło domy, a ponad 6 000 000 zbiegło do Iranu i Pakistanu. Pomimo, że Afganistan był krajem całkowicie zniszczonym, to na jego terenie wybuchła niebawem krwawa i dramatyczna wojna domowa, z której wyłonili się talibowie i nowy międzynarodowy terroryzm. Nie przypadkiem ziemię tę od zarania dziejów nazywa się cmentarzem imperiów. Afganistan stał się też grobowcem ZSRR. Związek Radziecki przestał istnieć w grudniu 1991 roku, 2,5 roku po wycofaniu wojsk z terenów Afganistanu. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Piotr Zieliński. Czytał Maciej Gudowski. Za tydzień w cyklu Historia bez tajemnic dokument Cud na Nowolipkach.